spadamy z lodu. Jesteśmy na lodzie jeziora Kisajno. Właśnie podjęliśmy decyzję o zejściu z lodu, ponieważ słońce, które dzisiaj świeci, i temperatura dodatkowo spowodowały gwałtowne szpilkowanie tafli. W tej chwili ona wygląda w ten sposób. Widać już mozaikę, ale po przebiciu piką i sprawdzeniu struktury okazuje się, że przebija się bez problemu za trzecim uderzeniem. Jest już poszpilkowana w pionowe kryształy i zaczyna się rozpadać. Jest godzina 14. Słońce jeszcze poświeci kilka godzin dzisiaj i prawdopodobnie spowoduje już całkowity rozpad i osłabienie struktury lodu, uniemożliwiając bezpieczne wchodzenie na niego i poruszanie się. Podjęliśmy decyzję o zejściu z lodu z bojerami. Już ostatnie minuty. Miejsca, gdzie jest śniegolód, lód jest jeszcze osłonięty od promieniowania i tam jest jeszcze twardszy, jeszcze nie poszpilkowany w ten sposób. Rano jeszcze nie było takiej sytuacji. Rano jeszcze się nieźle trzymał. Właśnie widać, jak promieniowanie ma ogromny wpływ. Miejsca przerębli rozmarzają, miejsca szczelin tak samo. Mamy tutaj jedną ze szczelin oznaczoną, ona już wcześniej była rozmarznięta, tak żeby nikt w nią nie wpadł, oznaczyliśmy. Lodowego.